kiermasze sztuk różnych legionowianie mają tylko od święta, a właściwie od świąt wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Ten, który w grudniu odbył się z tej drugiej okazji, znów przyciągnął kilkudziesięciu twórców, w większości lokalnego powiatowego chowu. Mamy też i Warszawę, i Pomiechówek, i Nowy Dwór, i Czosnów, także wspieramy tutaj... Wczoraj byli Państwo z Białegostoku na przykład. Tak, dzisiaj chyba będzie Pani z Łodzi, więc mamy nadzieję, że będzie o nas głośno w całym kraju. Oczywiście jest na to szansa. Dla organizatorek kiermaszu ważniejsze jest jednak to, że udało się skrzyknąć lokalnych artystów i pokazać ich dzieła mieszkańcom. Ci zaś od ręki, z pierwszej ręki mogą je kupić i chętnie z tej okazji korzystają. Można nabyć tutaj na pewno bardzo niebanalny prezent, bo tworzony wyłącznie w jednym egzemplarzu i przez artystę, którego znamy i spotykamy i widzimy jego twarz i ręce. Więc to jest ważne, że ten twórca jest przed nami, tak? I on tworzy to z pasją. Ceny tych produktów nie są zbyt wysokie, jak na warunki polskie. Że są zdecydowanie niższe niż w sklepach internetowych, tych platformach, tak, z rękodziełem, bo większość naszych rękodzielników też tam sprzedaje swoje produkty, więc jakby te ceny u nas są obniżone o tą marżę. Wyjątkowość oraz jakość kiermaszowej oferty sprawiły, że przez całe dwa dni miejski ratusz tętnił życiem, co dla sprawczyń tego świątecznego zamieszania znów było powodem do dumy, a przy okazji kolejnym wymownym potwierdzeniem potrzeby organizowania ich imprezy. Skąd się wziął pomysł? Nie wiem, chyba sami rękodzielnicy nam go podsunęli, tak na dobrą sprawę. Oni chcieli się spotykać, nie było gdzie. No i pojawił się pomysł, tak, z Izą wynajęliśmy, dzięki uprzejmości oczywiście, tak, miasta ratusza, przestrzeń i próbujemy, tak, gdzieś ich pogodzić, żeby mogli pokazać swoje prace, bo jest nas tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie tając radości z frekwencji, organizatorki kiermaszu dziękują za wsparcie samorządowcom oraz lokalnym przedsiębiorcom i obiecują, że ciąg dalszy nastąpi.